Dziś w Studiu Radia 5, Sylwia Zajkowska, Gołdap, wolontariusza 18, Beata Dadel, mama Eryka, dla którego już 24 kwietnia zagra Gołdap. Dzień dobry, witam Panie. Witamy. Wolontariusza 18, czyli? Wolontariusze 18, czyli wolontariat działający przy Centrum Stowarzyszenia Sztuk. Zapraszamy na koncert 24 kwietnia, który odbędzie się dla Eryka, to jest już nasz drugi koncert. W tamtym ro roku graliśmy dla Natalki, w tym roku gramy dla chorego Eryka. Yy, przygotowaliśmy bardzo wiele różnych przedmiotów do licytacji, yy, loterię, w której każdy los będzie wygrywał, yy, dużo yy, fajnych występów, yy, przedszkoli, szkół z gołdapi yy, oraz występ naszej gwiazdy Piotra Karpieni. Bardzo sympatyczny człowiek, tak na marginesie. No, bardzo jesteśmy mu wdzięczni za okazałe serce. Pozdrawiamy Piotrka, bardzo gorąco. Tak. 18, plus. ludzie narzekają teraz, że nie mają czasu na nic, no, a Wy macie czas na wolontariat. No, staramy się. Chcemy, chcemy pomagać. Rok temu y, powstaliśmy, w tym roku obchodziliśmy nasz roczek. W tamtym roku koncert był bardzo udany, z czego się bardzo cieszymy. Nazbieraliśmy dość znaczną kwotę. Mamy nadzieję, że w tym roku też tak się stanie. No i próbujemy działać, nie? Działamy, chcemy działać, są ludzie chętni, więc działamy. Jedni nakręcają drugich. Jedni nakręcają drugich i nasza grupa rośnie. Ile osób? Aktualnie? W obecnej chwili mamy 18 osób. I będzie więcej. Tak. <laughs> Koncert, przypomnę, 24 kwietnia w Domu Kultury w Gołdapie o godzinie 17. Erykowi e, grają Ludzie o dobrym sercu. E, dlaczego? No, Eryk urodził się 21 marca 2012 roku e, i początkowo no, nic nie wskazywało na to, że będzie chory. Tak? Dostał 10 punktów w skali Abgar. E, po trzech miesiącach. Okazało się, że e, Eryk ma dość duże uszkodzenia w mózgu, ma wrodzoną wadę mózgu, e, ma zaburzony cały w zasadzie, cały rozwój psychomotoryczny jest jego zaburzony, tak? Potrzebuje stałej rehabilitacji, niestety w Gołdapi u nas jest dość ciężko, jeśli chodzi o e, rehabilitantów, e, musimy dojeżdżać do Ełku. Często jest tak, że po prostu dojeżdżamy do tego Ełku i po 10 minutach muszę z nim wracać, bo już jest na tyle zmęczony samą podróżą, że nie chce ćwiczyć. tak? Więc stąd wyszła propozycja pań, żeby nazbierać trochę pieniążków i żeby Eryk mógł pojechać na jakiś tam turnus nawet nie jechać, a odbyć ten turnus u nas w sanatorium w Niedźwicy. No a oprócz tego. Dlaczego nie, nie możemy skorzystać z pieniążków z jednego procenta? Dlatego, że non-stop jesteśmy w rozjazdach, tak? Eryk w tej chwili karmiony jest przez gastrostomię. Do gastrostomii jedzenie podawane jest przez pompę we wlewie w zasadzie godzinnym. Więc jesteśmy też troszeczkę uwiązani, jeśli chodzi o jakiekolwiek wyjazdy na rehabilitację. Nawet dwa razy w tygodniu potrafimy być w Warszawie ze względu na to, że no tutaj jest ciało obce tak i tam ciało obce w brzuszku i non stop tam coś, coś jest nie tak. tak Oprócz tego Eryk jest pod opieką wielu różnych innych specjalistów. Teraz też jesteśmy po wizycie w Białymstoku, bo cały czas coś mu tam dolega. Tak? Najgorsze jest to, że nie może powiedzieć co mu dolega i po prostu musimy szukać, żyjemy w takiej niewiedzy. Walczycie co dnia? Walczymy co dnia. Staramy się przynajmniej. O ile nam sił starcza, to staramy się. Ta pomoc wolontariuszy wynika z tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznaje pieniędzy na tego typu rehabilitacje, zabiegi? E, to znaczy tak, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, no to wiadomo, z takimi instytucjami jest dość ciężko. E, z... No co ja mogę powiedzieć, no przeznaczają pieniądze na inne rzeczy, tak, jeśli chodzi o takie turnusy, no, no, no nie bardzo, nie, 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 może, może nie tak, jak wyłożyliby pieniążki na turnus dla Eryka, to tak czy inaczej, gdybym chciała pojechać gdzieś na jakiś turnus dalej, to ja bym musiała zapłacić za swój pobyt, tak, więc wolę być tutaj na miejscu, no niestety rehabilitacja, jeśli chodzi o niedźwice, no to jest tylko i wyłącznie prywatna, tak? Więc e, mówię, wolę być tutaj na miejscu, żeby już go nie męczyć tymi podróżami, i to tylko chyba o to chodzi, tak. Rehabilitacja przynosi efekty? E, u Eryka to wygląda w ten sposób. Jeżeli jest stale rehabilitowany, nie ma jakichś tam przerw, e, co u nas graniczy z cudem, żeby nie było tych przerw, bo mówię, non stop, wyjeżdżamy gdzieś tam po jakichś szpitalach i e, non stop jesteśmy jakiś tam specjalistów, to tak potrafi zrobić jeden krok do przodu. Po czym coś się zaczyna dziać, i wyjazd do szpitala, najmniejsza przerwa, choroba, przeziębienie, cokolwiek, i wtedy są trzy kroki do tyłu. Ale Idziemy do przodu. I tak trzymać się pomagają wolontariusze plus. Przypomnę proszę Państwa, już 24 kwietnia w Domu Kultury w Gołdapi o 17:00 Duże spotkanie przy Centrum Wolontariatu w Gołdapi. Koncert dedykowany Rykowi. Gwiazdą wieczoru będzie Piotr Karpienia. Wystąpią też dzieci ze szkół i przedszkoli w Gołdapi. Licytacja z zebranych gadżetów, loteria fantowa i tak itd. Tak to przy okazji e, tych szkół to ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić e, środek, ośrodek szkolno-wychowawczy i nasze panie przedszkolanki, szczególnie panią Sylwię Oleszczyk, która dzisiaj chciała się poświęcić na rzecz tego wywiadu i e, przyjść trzy godziny wcześniej do pracy, żeby zająć się erykiem. Dziękujemy serdecznie, a to i tak dalej miało znaczyć, że będzie długie liczenie pieniędzy po tym koncercie. No, mamy taką nadzieję, mamy taką nadzieję, bo gadżetów jest naprawdę sporo, tak jak w tamtym roku, ludzie nas nie zawiedli. A pośród tych gadżetów, jakieś ciekawostki? Pośród tych gadżetów jest naszyjnik z firmy, jest, jest koszulka Baty Mikołajczyk wraz z autografem, nasi skoczkowie również przysłali nam swoje autografy. No bardzo dużo, nie. Płyta Ewy Chodakowskiej, Nasi lokalni przedsiębiorcy również yy, się zaangażowali. Yy, w tamtym roku było tak, że po wywiadzie właśnie w Radio 5 jeszcze więcej ludzi się odezwało także tych gadżetów. Było takie samo gadżetów jest naprawdę dużo, sporo. Mamy nadzieję, że Rzeczywiście, tak jak w tamtym roku, może nam się nie uda pobić, ale miejmy nadzieję, że się podał, uda pobić ten rekord. Jak najwięcej tych godzin spędzonych na liczeniu pieniędzy. Dziękuję serdecznie. W studiu Radia 5 gościły Beata Dadel, mama Eryka i Sylwia Zajkowska, Gołda, wolontariusze 18+. Dziękuję i dziękuję. powodzenia. Dziękujemy bardzo. Radio.